wracamy do naszego studia przy kawie o transplantologii. Jedyne, czego brakuje, to kawy, ale oprócz tego wszystko jest. Wszyscy są goście również. Profesor Roman Danielewicz, chirurg, transplantolog, kierownik programu Żywy Dawca Nerki, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej, Instytut Transplantologii, Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus w Warszawie, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Mam nadzieję, że nic nie przekręciłem. Jest również z nami pan Karol Prętnicki, 18 lat po przeszczepie serca. I pozwoli pan profesor, że zacznę od pana Karola. Pana serce jest już pełnoletnie. Za kilka dni rzeczywiście uzyska pełnoletność. Świętuje pan ten dzień? Oj tak, to jest drugi dzień urodzin, taki dzień szczególny w ogóle, bo ja serce dostałem w Zabrzu, w klinice profesora religii. Już pana profesora wtedy nie było, zespołem kierował profesor Zembala. Natomiast otrzymałem serce 19 września. W tym dniu urodził się mój syn, obchodzi urodziny mój syn, więc wspólnie teraz obchodzimy urodziny. Podwójne święto. Podwójna balanga. I rzeczywiście wchodzę w taką dorosłość przeszczepkową, można powiedzieć, aczkolwiek to brzmi może tak górnolotnie. Najważniejszy jest pierwszy rok. Pierwsze miesiące, pierwszy rok i wtedy następuje stabilizacja. Najczęściej układa się wszystko, zmagamy się z wszelkimi kłopotami. Oczywiście cały czas zmagamy się bądź co bądź z obcym organizmem, który pokochaliśmy, szczególnie serce. Ale 18 lat to już jest coś, także jestem szczęśliwcem. Pan Karol powiedział, że jego zdaniem najważniejszy jest pierwszy rok. A co mówi o tym medycyna z punktu widzenia dawstwa i z punktu widzenia biorcy? Jaki czas jest najważniejszy? To rzeczywiście jest chyba ten najważniejszy rok. To jest rok, kiedy pacjent musi się zaadaptować do zupełnie nowej sytuacji, również mentalnie, ale także z punktu widzenia terapeutycznego. Kiedy wchodzą nowe leki, te, które zapobiegają odrzucaniu narządu, trzeba się do nich przyzwyczaić, trzeba je kontrolować ściśle, oswoić się z tym reżimem, ale również myślę, że jest to też ta jaśniejsza strona, kiedy pacjent, który wcześniej ma cechy niewydolności narządu, w przypadku osób dializowanych podlega dializom, w przypadku osób z niewydolnością serca ma istotne ograniczenia co do swojej aktywności fizycznej. Tutaj z nowym narządem wszystko wraca do normy. Ludzie zaczynają wracać do swojej aktywności fizycznej, rodzinnej, często zawodowej, więc myślę, że pan to potwierdzi, że ten pierwszy rok jest rokiem adaptacji. Również są zagrożenia typu wystąpienia jakichś powikłań, to też się niestety zdarza, czy zakażeń, ale jest to światło w tunelu, zmienia się życie tych osób zupełnie. A jak wyglądają ostatnie chwile przed transplantologią? Ostatnie minuty, ostatnie godziny, ostatnie przygotowania? One z pewnością są najtrudniejsze i dosyć nerwowe dla osób, które oczekują na przeszczepienie narządu, bo to jest tych kilka godzin, kiedy pacjent otrzymuje telefon od koordynatora transplantacyjnego, mamy dla pana narząd, proszę się pakować, proszę natychmiast przyjeżdżać do nas do szpitala. Chyba, że tak jak w przypadku osób z niewydolnością serca, nierzadko te osoby przebywają w szpitalu, nie mogąc go opuścić ze względu właśnie na chore serce. Osoby dializowane podlegają dializie, podlegają przygotowaniu. Wszyscy, każda z osób, czy do przeszczepienia serca, płuc, wątroby, podlega przygotowaniu do operacji. I widzimy tę nerwowość, widzimy to oczekiwanie, jest ustalanie, co będzie się działo, przypominanie tym pacjentom, bo wcześniej oczywiście są oni instruowani, co ich będzie czekało, jak to będzie przebiegało, jaki będzie przebieg pooperacyjny. Ale jeszcze trzeba to wszystko przed operacją powtórzyć i widzimy tę nerwowość, widzimy to oczekiwanie, ale najczęściej również widzimy jednak zaufanie do zespołu i poddanie się tym wszystkim procedurom, które są tutaj niezbędne. A w większości przypadków jest presja czasu i dla nas, i dla pacjenta, który oczekuje na przeszczepienie narządu. Narząd pobrany od osoby zmarłej nie może zbyt długo przebywać poza organizmem i w przypadku serca zwłaszcza to jest te 4 godziny. To jest sprawa absolutnie kluczowa. Serce pobrane do przeszczepienia od momentu pobrania w organizmie dawcy, zatrzymania tego serca do uruchomienia już na nowo w organizmie biorcy nie może przebywać dłużej niż 4 godziny.
żeby nie ryzykować braku czynności po przeszczepieniu. W przypadku innych narządów ten czas jest dłuższy, ale także jest presja czasu. No u pana to serce bije zdecydowanie dłużej niż 4 godziny, bo za kilka dni będzie pełnoletnie. Jeździ pan po szkołach, po gimnazjach, po liceach, mówi o transplantologii. Jakie jest najczęstsze pytanie, które pada z ust młodego człowieka, młodszego niż pana serce? To sporo powtarzających się pytań dotyczy takiej sfery emocjonalnej. Czy się zmieniłem? Chodzi o postrzeganie emocji, postrzeganie w ogóle świata. To powrócę tu do kultowego filmu Bogowie, gdzie jest tam sytuacja taka, kiedy żona pyta lekarza, transplantologa, no dobrze, on dostanie drugie serce, a czy on będzie mnie kochał? Więc coś w tym stylu jest, to znaczy powtarza się pytanie rzeczywiście, czy pan się zmienił, czy zmieniły się pana smaki. A zmieniłeś? Nie. Ja raczej sprowadzam to bardzo na ziemię. Nie mówimy tu o przemianie jakiejś typu postrzegania w ogóle serca metafizycznego. Jest to cudowna pompka, która pozwala rzeczywiście uchwycić gigantyczną energię życia i ona daje takiego kopa pozytywnego, kopa na życie po prostu, gdy rzeczywiście ja nabieram takiego, czuję, że wtedy dostając nowy organ dostałem gigantycznego apetytu po prostu na życie. Natomiast co do pytań, powtarza się jedno, czy ja mogę być dawcą? Czy rzeczywiście, fajno, pan opowiada, jakim znakomitym, czym jest transplantacja, że się dzielimy, że nie zawsze wiąże się przecież z dramatem, bo mówimy o przeszczepie nerki, o dawstwie altruistycznym. Natomiast rzeczywiście jest moment, w przypadku serca jest dramat, ale w przypadku szpiku na pewno nie, można i trzeba się dzielić. Natomiast z nami jest tak, myślę z nami o osobach po przeszczepach, że niestety nie możemy być dawcami. Nasz organizm już, uległ, i chyba organów w jakimś wymiarze, niestety, jeśli już to... Tak, pewne uszkodzenia zachodzą. Nasz organizm uległ znacznej degradacji, mimo że leki immunosupresyjne, które bierzemy, są już po prostu znakomite i dzięki medycynie, dzięki farmacji możemy dłużej żyć po prostu. Na zakończenie, bo niedługo pana serce w pana ciele będzie pełnoletnie, czego panu życzyć? Z okazji osiemnastki. Ciągu dalszego, żeby tak cudownie funkcjonowało, mimo że początki były nie takie bajkowe i nie takie znakomite, bo już w drugim tygodniu dostało to serce, musiało dostać stędy, musiało być odrobinę naprawiane, ale cóż to znaczyło, jeśli ta pompka, szczęść Boże, do dziś znakomicie funkcjonuje. A czego życzyć polskiej transplantologii? Ja może zacznę od tego, że życzyłbym panu, żeby pan wreszcie zdobył ten rekord Guinnessa, który niewiele brakowało, żeby pan Tadeusz, który odszedł od nas bodaj 2 lata temu, pobił długość przeżycia po przeszczepieniu serca. Które wynosi ile? Które wynosi około 33 lat. I pan Tadeusz niestety zmarł, ale zbliżał się do tej granicy. Tadzi był doskonałym przypadkiem przykładem. Jedno z pierwszych przeszczepień wykonanych w zespole profesora Religii. Życzę panu pobicia tego rekordu. Dziękuję serdecznie. A polskiej transplantologii chciałbym, żeby wszyscy życzyli tego, żeby ta metoda leczenia znalazła pełną akceptację ze strony społeczeństwa, także władz naszego państwa, ale również, żeby znalazła zrozumienie po stronie przede wszystkim lekarzy. Lekarzy tych, którzy identyfikują potencjalnych zmarłych dawców, którzy powinni ich zgłaszać, żebyśmy jak najwięcej mieli tego typu zgłoszeń, żebyśmy mogli jak najwięcej pozyskiwać narządów do przeszczepienia, które moglibyśmy zaoferować takim osobom, które tego wymagają i ratować ich życie i zdrowie w ten sposób. Pan profesor Roman Danielewicz oraz Karol Prętnicki z prawie 18-letnim sercem. No serce ma więcej, ale u pana bije prawie 18 lat. Życzę, żeby biło jak najdłużej. Dzięki. I nam wszystkim również tego samego życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. A teraz szukam pana Piotra Wikara, mojego serdecznego kolegę. Piotrze, gdzie jesteś?